dziewczynę, która będzie protokołowała dzisiejsze obrady. Porządek Państwo otrzymali i mam tutaj dwie propozycje zmian. Jedna to jest propozycja zgłoszona przez komisję, która się odbyła przed sesją. Chodzi o wykreślenie dzisiejszego porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zastosowania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zbyszyce Pierne w 2022 roku. I kto z Państwa jest za tym, żeby dzisiejszego porządku obrad wykreślić ten projekt uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie widać. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła propozycję komisji, która się odbyła przed sesją, o wykreślenie dzisiejszego porządku obrad projektu uchwały. Jest wniosek pana wójta o dopisanie do dzisiejszego porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Hajnowskiemu na dofinansowanie przewozu autobusowych na linii komunikacyjnej Czerenka, Wyszczepiemny Hajnówka, Hajnówka, Wyszczepiemny Czerenka. I kto z Państwa jest za tym, żeby ten projekt uchwały prowadzić do dzisiejszego porządku obrad, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie widać. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie się zgodziła na pytanie do dzisiejszego porządku obrad podjęcia tej uchwały. Także przedstawię teraz porządek. Chyba, że są jakieś inne jeszcze propozycje zmian. Nie widać, także przedstawię porządek obrad po dokonanych zmianach. Punkt 1. Otwarcie sesji. Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt 4. Podjęcie uchwał w sprawie a. zmian w budżecie gminy na rok 2022. B. Ustalenie diety wzrostu kosztów podróży radnych gminy Zbyszyce Pierne. C. Przyjęcie stanowiska o zmianę sposobu nastawienia subwencji oświatowych i uodrębnienia jej wysokości oraz zwiększenie samorządności gmin w prowadzeniu oświaty. D. Przyjęcie stanowiska w sprawie pogarszającego się stanu technicznego dróg gminy Zbyszyce Pierne w związku z prowadzonymi działaniami związanymi z ochroną granicy państwowej przez siły zbrojne RP. E. Zmian uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju lokalnego gminy Zbyszyce Pierne na lata 2017-2027. F. Wyznaczenia miejsc handlu rolników i domowników produktami rolnymi i spożywczymi oraz odbiorami tego handlu. G. Funduszu Sołeckiego. H. Zmieniająca uchwała nr 111 Rady Gminy Zbyszyce Pierne z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie gminami komunalnymi. Oczywiście ten tytuł to jest taki bardzo długi tej uchwały. I zaopiniowanie wniosku nadleśnictwa Hajnówka o uznanie za lasy ochronne położone na terenie gminy Zbyszyce Pierne będące w zarządzie nadleśnictwa Hajnówka. J. Przyjęcia programu osłonowego w kwocie wsparcia seniorów gminy Zbyszyce Pierne na 2022 rok. K. Udzielenia pomocy finansowej powiatowi Hajnowskiemu na dofinansowanie przewozu autobusowych na linii komunikacyjnej Czerenka, Zbyszyce Pierne, Hajnówka, Hajnówka, Zbyszyce Pierne, Czerenka. Punkt nr 6. Sprawozdanie wójta z pracy w okresie inwestycjami. Punkt 7. Sprawy różne. Punkt 8. Domnięcie 28 sesji Rady. Kto jest z Państwa za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widać. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek dzisiejszych obrad. I w tym momencie przystępujemy do jego realizacji. Jesteśmy przy punkcie nr 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Informuję, że protokół poprzedniej sesji jest przyłożony na stoliku protokulanta. Jeśli do końca sesji nie wpłyną uwagi na wnioski, będę uważał, że protokół będą przyjęte bez poprawek. Punkt następny to jest podjęcie uchwał w sprawie i pierwsza uchwała to jest zmiany budżetu gminy na rok 2022. Zmiany te były tematem obrad komisji, która się odbyła przed sesją. Pan skarbnik wszystkie zmiany przedstawił. Czy są potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia? Nie. Jeśli nie, to przedstawię projekt uchwały. Uchwała nr 169 Rady Gminy Zbyszyce Pierne z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Projekt gminy uchwala to następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3.
Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 4. Objaśnienie dokonanych zmian w załącznik nr 4. Paragraf 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: pierwsze, dochody budżetu ogółem 13 408 tysięcy złotych. Drugie, wydatki budżetu ogółem 16 970 939 zł. Trzecie, deficyt budżetu w wysokości 3 562 939 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: pierwsze, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu gminy wynikających z obliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 58 446 zł. Drugie, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 504 493 zł. Trzecie, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w uwzględnionych przepisach na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wolnych innych sytuacji kryzysowych. Środki otrzymane w 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 miliony złotych. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierzchni gminowi. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dnia wzięcia, podlega publikacji wniosku rządowym województwa podlaskiego oraz na tablicę proszę urzędu gminy. Kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu, proszę podnieść rękę i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widać. Także procedurę dostępną, panie przewodniczący, proszę prowadzić. Także no wszyscy za, także zgodnie z listą. Przechodzimy teraz do następnego projektu uchwały: ustalenie diety zwrotu kosztów podróży radnych na gminy Bystrzyce Cieśne. Ta uchwała była procedowana podczas obrad poprzedniej sesji, w związku z tym, że została uchylona przez Zarząd Nadzorczy, czyli przez wojewodę. W związku z tych zastrzeżeniami musimy podjąć tę uchwałę jeszcze raz. Czy są potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia? Też to było tematem obrad komisji, która się odbyła przez sesję. Nie widać, przedstawię projekt uchwały. Uchwała nr 170 Rady Gminy Bystrzyce dnia 25 marca 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości diety zwrotu kosztów podróży Rady Gminy Bystrzyce Cieśne. Uchwala się co następuje. Paragraf 1. Ustęp 1. Ustala się dietę dla Rady Gminy Bystrzyce Cieśne w postaci miesięcznego ryczałtu, którego wysokość uzależniona jest od odpowiedniej funkcji w Radzie Gminy. Drugie, wysokość ryczałtu wynosi: pierwsze, dla przewodniczącego rady 950 zł, drugie, dla wiceprzewodniczących rady i przewodniczących komisji rady gminy 650 zł, dla radnych z wyłączeniem rady, po których mowa w paragrafie pierwszym, drugim, punkcie pierwszym i drugim 600 zł. Punkt trzeci, dieta przysługująca radnemu za dany miesiąc podlega zmniejszeniu o 10% za każdą nieobecność w danym miesiącu na sesji rady gminy bądź w posiedzeniu stałej komisji rady, który jest członkiem. Za tę miesięczną wyczerpowaną dietę radnego wlicza się proporcjonalne do rzeczywistych efektów sprawowania mandatu przez radnego, przyjmując za miesiąc 30 dni w następujących przypadkach: pierwsze, w pierwszym i ostatnim miesiącu kadencji; drugie, objęcie lub utraty mandatu w trakcie kadencji; trzecie, sprawowania funkcji, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 2 punkt 1 i 2. Piąte, w przypadku pełnienia przez radnego kilku funkcji, o których mowa w paragrafie 1, z nim przysługuje dieta przewidziana dla funkcji, dla której ustalano najwyższą dietę. Punkt nr 6. Podstawą do ustalenia wysokości należnej diety w danym miesiącu stanowi udział radnego w sesji rady lub posiedzeniu komisji, do której został wybrany, potwierdzony podpisem radnego na liście obecności. Siódme,
Radny zachowuje prawo do miesięcznego wstałku bez początku w przypadku braku danej miesiącu sesji lub posiedzenia komisji, do której zostało. Ósme, jeżeli radny wykonuje inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiają mu obecność na posiedzeniu sesji lub komisji, dieta nie ulega obniżeniu. Dziewiąte, radny nieobecny na posiedzeniu sesji lub komisji w przypadku wykonywania innych czynności obowiązków związanych z pełnieniem funkcji radnego przedstawia przewodniczącemu rady pisemne oświadczenie w tej sprawie, które ten płatny czas przekazuje sprawnikowi gminy. Dziesiąty, radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych w sposób ustalenia należności przysługujących radnemu gminy w specjalnym tytułu podróży służbowych określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych administracji dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. W przypadku podróży służbowych pojazdem samochodowym nie będącym pewnością gminy, radnemu przysługuje wzrost kosztów przejazdu według maksymalnej stawki za kilometr. Przebiegu wskazany w paragrafie 2 punkt 1 rozporządzenia ministra infrastruktury dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania wzrostu kosztów używania procedur służbowych samochodów osobowych, konstrukcyjnych i motorowych, nie będących odnośnie pracodawcy. Paragraf drugi ustala się termin wypłaty oraz naliczania wysokości diet radnych najpóźniej do dnia 7 następującego miesiąca na wskazany rachunek bankowy. Paragraf trzeci wykonanie uchwały powierza prezydentowi gminy. Paragraf czwarty traci moc uchwała nr 1.7.2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diety wzrostu kosztów podróży radnych gminy Czerkiewne. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia wyznania wyników rządowego województwa podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku. Kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Ustalenia wysokości diety od stosunku podróży na Czerkiewne. Przechodzimy teraz do następnego projektu uchwały. Jeszcze nie ma? Nie. Następny projekt uchwały to jest przyjęcie stanowiska o miarę sposobu naliczania subwencji oświatowej, gwarantowania jej wysokości oraz zwiększenie samorządności gmin w prowadzeniu oświaty. To też było tematem obrad komisji, która się odbyła przed sesją, także stosowne stanowisko zostało tam określone, które jest w załączniku do uchwały, którą teraz przedstawię. Czy są potrzebne jakieś dodatkowe, jeśli nie widać, także przedstawię projekt uchwały, uchwała nr 171 Rady Gminy Gminy Czerkiewne z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia stanowiska o zmianie sposobu naliczania subwencji oświatowych i uchwalenia jej wysokości oraz zwiększenia samorządności gmin prowadzenia oświaty. Na wniosek wójta gminy Gminy Czerkiewne Rady Gminy Gminy Czerkiewne uchwala co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie zmiany sposobu naliczania subwencji oświatowych i uwzględnienia jej wysokości oraz zwiększenia samorządności gminy w prowadzeniu oświaty na terenie gminy. Ustęp drugi, stanowisko, o którym mowa w ustępie pierwszym, stanowi załącznik gminy się uchwały. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czerkiewne. Paragraf trzeci, zobowiązuje się wójta gminy Czerkiewne do przesłania niniejszej uchwały prezesowi Rady Ministrów, ministrowi edukacji narodowej. Nie wiem, czy jest taki minister? Nie, są przeciwne. Nie, to nie, dlaczego? Proszę?
edukacji i szkolnictwa wyższego. No, chyba coś takiego. Troszkę inaczej. No, ale to tutaj edukacji i nauki. Prezydentowi RP oraz marszałkowi Sejmu i Senatu, posłom na Sejm RP i senatorom RP, ale to były ustawy na tej godzinie. Tak. Paragraf 4, uchwała to dziedzicie, należy podjęcia. Kto jest za przyjęciem ustawionego projektu, proszę podnieść ręce i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widać, stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska uchwały na przykład konwencji oświatowej, wejście oraz zwiększenie na tą żywności i uchwalenie oświaty. Ktoś jeszcze jeden? Pan się tam lampki przyjęcie stanowiska w sprawie wykonywającego się stanu technicznego dróg na terenie gminy Górz Przedpiętny w związku z prowadzeniem prowadzonymi działaniami związanymi z ochroną granicy państwowej przez siły zbrojne RP. Projekt tego stanowiska też był tematem obrad komisji, która się odbyła przed sesją. Stanowisko zostało jakby opracowane. Czy są potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia? Nie widać, także przedstawię projekt uchwały. Uchwała nr 172 Rady Gminy Górz Przedpiętny z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wykonującego się stanu technicznego dróg na terenie gminy Górz Przedpiętny w związku z prowadzonymi działaniami związanymi z ochroną granicy państwowej przez siły zbrojne RP. Na wniosek wójta gminy Górz Przedpiętny Rada Gminy Górz Przedpiętny uchwala to następuje. Paragraf 1 ustęp 1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie zaczynającego się stanu technicznego dróg na terenie gminy Górz Przedpiętny w związku z prowadzonymi działaniami związanymi z ochroną granicy państwowej przez siły zbrojne RP. Ustęp 2. Stanowisko uchwalone w wstępie pierwszym stanowi załącznik do najbliższej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Górz Przedpiętny. Paragraf 3. Zobowiązuje się wójta gminy Górz Przedpiętny do przesłania niniejszej uchwały prezesowi Rady Ministrów, ministrowi infrastruktury, prezydentowi RP, ministrowi obrony narodowej oraz marszałkom Sejmu Senatu, posłom na Sejm i senatorom RP województwa podlaskiego. Kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widać. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie powykraczającego się stanu technicznego ruchu na terenie gminy Górz Przedpiętny w związku z prowadzonymi działaniami związanymi z ochroną granicy państwowej przez siły zbrojne RP. Następny projekt uchwały to jest zmiany uchwały w sprawie uchwalenie planu rozwoju lokalnego gminy Górz Przedpiętny na lata 2017-2027. To też było tematem obrad komisji, która się odbyła przed sesją. Czy są potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia? To chodzi o inwestycje, które są planowane na terenie gminy, związane z zakładaniem kanalizacji. To właściwie chyba to nie tylko. Nie tylko. Można przekazać. Proszę? To może też przedstawię się także jakie miałem tam. Przedstawić, tak? No, ale to tak to tylko wkrótce. Pokrótce, tak. Także jestem winien wam tą informację dodatkową, czyli załącznik muszę przedstawić do uchwały, który właśnie zawiera te inwestycje, które zamierzamy realizować jako gmina ze środków własnych gminy, z budżetu gminy, no i środków zewnętrznych. Tutaj rozmawiamy na środkach Polskiego Ładu. My proponujemy tutaj wpisać, wiadomo, że ten plan rozwoju lokalnego obowiązuje od 2017 roku.
i proponujemy dodać tutaj jeszcze dodatkowo ująć do tego planu pięć pozycji, które niektóre są takie zbiorcze pozycje. Ja może przedstawię, co my planujemy tutaj. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dudzicze Cerkiewne w miejscowościach Dudzicze Cerkiewne, ulica Cecjowa, Piaski, Wiluki, Wiluki 1 i Wiluki 2, Wojnówka 1, Wojnówka 2, Grabowiec i Grabowiec. Grabowcy tam też w tych miejscach mamy, może szczegółowo to mój wyjaśni, które to miejsce, jak to tego. I zadanie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej dróg PCV 110 i przyłączy dróg PF32 do granic działek budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego stanowiących własność gminy i osób fizycznych, czyli do tych działek. Planujemy 3,5 km tej sieci wodociągowej do budowania, tak z naszych szacunków wynosi, wynika. I około 500 metrów przyłączy. No, środki własne gminy i źródła finansowania to środki własne gminy i środki finansowe dla nas Polskiego Ładu. Szacujemy to na 2 miliony złotych. To było szacowane jeszcze w tym lepszym okresie, także teraz może być różnie, no ale to tylko szacunek. Spełniamy, wpisujemy na razie tyle i tak w razie jakby doszło do realizacji, to i tak te chłopcy będą nieaktualne. No ale przybliżone, no może milion droższy będzie. No, niestety no, znajdujemy się w takich czasach, że naprawdę nic nie można zaplanować. No, za wyjątkiem jakiejś inwestycji, a jeżeli chodzi o szacowanie kosztów, to jest bardzo trudna sytuacja, zresztą już przekonaliśmy się o tym. Realizując zadanie drogę tutaj do Pasiecznych. Druga inwestycja przebiegowa dróg gminnych, to będzie też kilkanaście. Topiłowce Koleciński, tu przez uroczystko Babkę i Grabowiec Saki, ten odcinek taki jest u nas. On jest żwirowy, tym bardziej, to jest droga powiatowa. Nie, nasza gminna. Tym bardziej, że podobnoż gmina Pieszczele tam będzie realizować w tym roku, czy no, w ramach Polskiego Ładu będzie realizować ten odcinek dalej od granicy gminy do aż do Sarka. Także tutaj też chcemy to połączyć. Następna inwestycja, przebudowa dróg gminnych. No to tutaj już będziemy we wsi Grabowiec operować numerami geodezyjnymi działek, bo nie ma jako takiej nazwy. We wsi Grabowiec na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną numer 108-674B do skrzyżowania z drogą powiatową numer 674B ulica Wiejska. No to tutaj, która to droga, to ja tutaj wrócę, to ja nie wiem. Jaka jest to droga? To co dostaliśmy z Polskiego Ładu, te dwie drogi. Ale i za no, tak do Benek? Tak. I tam za Hajom. I teraz numer jeszcze jedna w obrębie wsi Grabowiec. Też od skrzyżowania z drogą 1676B do skrzyżowania z drogą gminną ulica Wiejska, jeszcze raz Grabowiec. Ale numer działki gminny tych dróg 1180 i część działki 1184. To tam to wezmę nie bo to tam robić. Dostaliśmy pieniądze, tylko ich jeszcze tutaj no prosiło pierwszym pisaliśmy do PRL. Następne zadanie to jest w obrębie geodezyjnym Profilowce na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową, to tu już nie wiem, koło byłem mleczarni, tam prowadzi w kierunku pól ta droga. Tam jest droga na wierzchnicy wodrukowej, w tej chwili tam, że planujemy też ten odcineczek wykonać. I następnie w obrębie geodezyjnym Siemiwołowki na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową
1671B do drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 42. To w samych ulicach Siemiłowo. Tam jest ujęta. I następne zadanie. Nie ma tu, panie wójcie, tego. Jeszcze drogi geodezyjki. To było opisane. Była już opisana. A ona była faktycznie. Ona już była ujęta. W Gubiczach nie ma tych aktualizacji, bo one były wcześniej ujęte. Następnie przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Korninie. No tu planujemy, bo ona jest już w nie najlepszym stanie. Funkcjonuje od 2012 roku. O ile się nie mylę, zdaje się tak. No i planujemy takie wykonać zakres robót. Wymiana konstrukcji, zadaszenia pokrycia dachu, oczyszczalni na konstrukcję pokrycia ze stali nierdzennej, no bo dach ten praktycznie już się zawala. Wymiana dmuchawy napowietrzniającej, która jest bardzo energochłonna, trzeba było wymienić, nie na obecne czasy. Wymiana dyfuzorów. Stanie ze mną, no bo one też już funkcjonują nienależnie. Budowa instalacji fotowoltaicznej, wymiana pompy i budowa przepompowni, no bo tam chyba jakieś przyczyn technicznych są przepompowni dodatkowo trzeba zrobić, bo nie za bardzo teraz ten proces jest realizowany tak jak trzeba. Także tu trzeba by było. Odprowadzanie ścieków nie jest dobrze rozwiązane na chwilę obecną. Odmulanie przepompowni i stawu doczyszczającego. Ten staw doczyszczający był z tego czasu już zanieczyszczony i on jest zamulony, także tam są ryby nawet, tarasie i kaczki. Ty Janek na kustkałę. No. To znaczy, że oczyszczalnia, to jest chyba tak. Kiedy się umyć idę. Tak, planujemy. To zrobić. Teraz tak. Rewitalizacja centrum wsi Dubicze Cerkiewne, zagospodarowanie działki i parku rekreacyjnego. No coś trzeba by było napisać. Park wiadomo, że już jest bez pomnika od wielu lat, iluś tam lat, ale no planujemy tutaj budowę. Sceny, zawieszenia to na razie. I między innymi urządzenie parkingów samochodowych, miejsc postojowych, zagospodarowanie działki zanoszonych do celów bezpośredniej sprzedaży produktów rolnych przez rolników. Właśnie tutaj też w ramach tego samo utwardzanie działki, budowa ciągów pieszych na potrzeby handlu i budynku, przebudowa alei ciągów pieszych z parku. No to takie tutaj są działania. No i dalej jeszcze rozbudowa wielkiej kanalizacji ze stolitami, ze stolotów korysickich. Tutaj budowa rurociągu tłocznego około 350 metrów, budowa przepompowni, montaż trzech sztuk przepompowni ścieku, bo tam akurat jest takie rozwiązanie, że trzeba będzie rurociągiem tłocznym to robić. No. Grawitacyjnym to nie pozwalają na ręki. Także tak to wygląda. Dziękuję panu sekretarzowi. Czy są jakieś dodatkowe? Ale co pytanie? Należy. Jeśli nie ma, to przedstawię projekt uchwały. Szanowny, szanowny, szanowny. Mamy jeszcze ten szalbo. 173 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju lokalnego gminy Dubicze Cerkiewne lat 2017-2027 na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1970 roku o samorządzie gminy. Uchwala się to następuje. Paragraf pierwszy. Załączniku do uchwały Rady Gminy Dubicze Cerkiewne numer 16/19/2017 z dnia 26/2017 roku w sprawie uchwalenia planu rozwoju lokalnego gminy Dubicze Cerkiewne lat 2017-2027 prowadzi się w następujących zmianach. Pierwsze, w dziale infrastruktury i gospodarka dodaje się punkt. Od 21 do 25 w brzmieniu jak załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, wykonanie uchwały, powierzchni budowy gminy Dubicze Cerkiewne
paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu, proszę podnieść rękę i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju lokalnego gminy Bielsko-Kielne na lata 2017-2027. I jest następny projekt uchwały, to jest wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi i spożywczymi oraz regulaminu tego handlu. Projekt tej uchwały też był tematem obrad komisji, która się odbyła przed sesją. Czy są potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia? Jeśli nie ma, to przedstawię projekt uchwały. Uchwała nr 174 Rady Gminy Bielsko-Kielne dnia 25 marca 2022 roku w sprawie znaczenia miejsc handlu rolników i rolników z produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu. Rada Gminy Bielsko-Kielne uchwała co następuje. Paragraf 1. Wyznacza się miejsce prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników produktami rolnymi lub spożywczymi wymienionymi w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z runem leśnym i dziczyzną, a także z produktami przetworzonymi z przeznaczeniem do spożycia, do skorzystania z produktów wymienionych w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z runem leśnym i dziczyzną na wyznaczonym targowisku gminy miejscowości Dubicze Cerkiewne na działce numer 357, to jest ta działka przy Gminnym Ośrodku Zdrowia. Paragraf 2. Zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierzy się rządowi gminy Cerkiewne. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w wyniku żądania do uchwały. Kto jest za przyjęciem, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu. Jeszcze przechodzimy do kolejnego projektu uchwały, który jest z Funduszu Sołeckiego. To też było tematem obrad komisji, która się odbyła przed sesją. Czy są potrzebne jakieś uwagi, wyjaśnienia? Ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny. Pierwsze, mamy przyczepę, tak? Mamy ciągnik. Będzie ze strony wójta jakaś taka deklaracja, skoro nie korzystamy z tego funduszu, że na przykład się zakupi skądś kruszywo, żeby gdzieś tam na tych polnych drogach ewentualnie parę dziur zasypać? Czy jeszcze wasz traktorzysta nie wyrobił prawo jazdy? Ale sprawa przyczepy ciągnie, to chyba sprawy nie załatwia. Proszę? Ktoś, kto by musiał tam rzucić na podjechać. No to już, już mniejsza o większość, nie? Ale czy właśnie, czy byłaby taka możliwość? No bo co po niektóre sołectwa, gro poprzednich funduszy właśnie na zakup tego kruszywa wydawały. No i tutaj jakby było taka jakaś deklaracja, no to ja osobiście chętnie bym z tego rezygnował. Nie, no tak, tak, no ja myślę, no bo to jest partner. Szanowni Państwo, ja po raz kolejny apeluję o nieuchwalanie tego funduszu. Wiem, że on jest no, na pewno potrzebny mieszkańcom. Zawsze można coś zrobić. Natomiast no, robię to w świetle tego, że no, mamy bardzo duże środki, które wprowadziliśmy do budżetu gminy. To są trzymane z Polskiego Ładu, jest to przypomnę 5 600 000. No i tam musimy włożyć swój wkład w bieżącym roku. Oczywiście z tego względu, że nie realizujemy funduszu, to ten wkład mamy. Natomiast na przyszły rok też złożyłem wniosek. Mam nadzieję, że on będzie też pozytywny. I no, jestem pełen obaw, że jeżeli no, ten fundusz uchwalimy,
zabraknie nam po prostu pieniędzy na spłatę. Sytuacja gminy jest taka, jaka jest. Tutaj niestety nie możemy ani zwiększyć podatków, już były takie, są wysokie. Rolny podatek, jak sami wiecie, jest no, według stawek maksymalnych. Tutaj no, z tego względu jedynie właśnie wnioskuję, żeby nie uchwalać Funduszu Sołeckiego. Natomiast no, jeżeli są środki, tak jak w tym roku mamy pewne środki w dziale tam drogownictwa, no te środki jak najbardziej właśnie można wykorzystywać na ten cel. Jeżeli będziemy kupować wir, no to no, nie widzę sensu, żeby go później rozwozić naszą przyczepą, od razu zawieźć na drogę można. Absolutnie. Ja powiem, że to jest bardzo zły pomysł. Jeżeli samochód wyładowany 20 paroma tonami kruszywa, próbuje to rozsypać po drodze i wyrównać. To jest tak, że się wysypuje w jednym miejscu, a reszta zostaje gdzieś tam. Bo co innego jest lokalnie gdzieś tam zawieść na jedną, drugą dziurę i później rozrównać to, niż tak jak wcześniej było, że wozili i nie wiadomo kto ile metrów przywoził, trzeba było się kłócić, sprzeczać. No to jest właśnie Fundusz Sołecki. Tutaj no, potrzebne jest no, zaangażowanie właśnie i radnych, myślę, i sołtysów po to, żeby tak zorganizować, żeby te łóżki trafiły w odpowiednie miejsce. No ja też jestem też tutaj w takim układzie. Mogę tylko deklarować, no, że będziemy się starać w taki sposób działać tam, gdzie tego będzie wymagało. No mówię, pamiętam, bo nie pamiętam, ile w tym roku tam mamy w dziale drogownictwa. Te pieniądze jak najbardziej możemy przeznaczyć na zakup drzwi, oczywiście pozostawiając jakąś tam część na równanie, równaczną, bo nie wszędzie nasz traktor, no, nie wszędzie poradzi sobie z równaniem. Oczywiście robi to myślę nieźle. Na prostych drogach, natomiast tam, gdzie są większe zadolowanie, to drzwi do drzwi, albo dużo pomoże, tam niestety trzeba dać równaczkę, robić to porządnie. I wykańczać później naszą drogę zamku, którą też mamy tutaj na stanie. Dlatego no, obawiam się po prostu, żeby nie utracić tych pieniędzy, które otrzymaliśmy i otrzymamy z Polskiego Ładu, przez co nie będziemy mieli wkładu własnego. Natomiast tam, gdzie będzie możliwe, będziemy starać się w tym roku no, te drogi oczywiście jak najbardziej równać, bo są jeszcze, będą dochody, których na razie w budżecie nie ma. Między innymi z najmu działki w Wojnówce, którą tam wynajęliśmy właśnie dla firmy, która robi zaporę na granicy. Będą jeszcze dochody z wynajmu nieruchomości dla wojska. To też takie mamy umowy zawierane, również jesteśmy w trakcie na zawieranie takich umów, między innymi na z tym, że będzie to dochód, myślę, na razie udzielący wspólnoty wiejskiej, czy też sołectwa wiejskiego w istotu, dlatego że takie same zdjęliście rada z jego przejęć się właśnie na grunt gminny i wspólnoty, myślę, że to powinni zrobić dawno, nie władać się tam w błocie, no ale z tym się wiążą też pewne dochody na rzecz i udzielowców wspólnoty i gminy, dlatego że no, o każdą złotówkę, że tak powiem, zabiegamy i walczymy tutaj. No. Żeby pieniądze po prostu były. Wiem, że drogi są cały czas najważniejsze i wkładając teraz obecnie wniosek do Polskiego Ładu, ująłem tam tylko drogi, mimo tego, że można było złożyć oczywiście więcej wniosków, jeszcze jeden dodatkowo nawet, tym, że obawiałem się, że mogą być wybrane te wnioski właśnie mniej kosztowne. Dlatego no, złożyliśmy na taki obligatoryjny wniosek na 5 milionów, tam są drogi tutaj wzdłuż Cyrkiewnych, właśnie Żeglowa, Polna, Słoneczna i to Filowce Koryciński, tam gdzie też kursuje właśnie autobus no, szkolny. Także tutaj no, to są takie najbardziej... Rozumiem, że ten odcinek już do Korycisk poza... Tak, to jeżeli przejdzie wniosek, to wtedy będziemy już w szczegółach tam patrzeć, bo część również tej drogi, również do mostu, ona nie jest gminna nawet, powiatowa, no, ale
rzekę byłoby ją zostawiać tam po prostu i nie robić jej fragment. To Filowca. To Filowiec do Moskwy, powiatowa, ale myślę, że też. No drugi wniosek, przyznam się, że również złożyłem drugi wniosek tak, no, z przekonaniem, że nie wiem, czy on dojdzie do skutku, ale no, trzeba ryzykować i nic to nie kosztuje. I myślę pod dobrym hasłem właśnie, budowa dróg publicznych, zniszczonych w wyniku właśnie tutaj działań związanych z ochroną granicy państwa i ten wniosek opierał właśnie na 10 milionów złotych. Jeżeli bym przeszedł, to zrobimy, zrobilibyśmy nakładkę tutaj od Dubicz do samej granicy poprzez trasę uzgodnioną oczywiście również ze Strażą Graniczną. Ale myślę, że na pewno byłby to trasa przez Krakowo. No i jeżeli te wnioski przejdą, no trudno byłoby ich nie zrealizować i nie mamy składu własnego, dlatego apeluję, żeby tego funduszu na razie jeszcze też nie było. Natomiast drobne sprawy związane z zakupem żywego trawy będziemy realizować. No, niestety nie możemy wydobywać własnego żywego. My może tam takiego typowo drogowego po prostu nie mamy, no ale... No, chociaż pomału można tam też na ten temat wchodzić poprzez kopanie stawu. A ja jeszcze, panie wójcie, do nas tu z swojej strony, ja gotów poprzeć pana wójta, jeżeli mi wójt pomoże zrobić drogi, chociaż dojechać ludziom, żeby to już telefon był. Teraz to już wiadomo, od kogo był telefon, chodzi o z drogami, żeby ludzie nie wynajmowało wojsko. Stąd po ziemniaki jechać i później z powrotem, to ja jestem poprzeć ten wniosek z tym, a gdyby nie, no to trudno, musiało robić drogę. Ale jakie ziemniaki? Jakie ziemniaki? Nie, no była taka normalna sytuacja, że ludzie z miasta nie mogli zajechać do domu po swoje ziemniaki, osobowe. Nie magazynują i musiałem tutaj z wojskiem zgodzić, by wojsko tych ludzi zawiozło. Tam, to do czego? Odpowiednim samochodem i wrócić z pozami rolnymi do domu. Tak, wiecie, tak było. Jeżeli to nie zostawiali mieszkańców samym sobie, tylko no, wojsko też angażowało się w jakiś tam sposób pomóc. Pomagało mieszkańcom. No, nie było. Jak to nie było? Jak to nie było? Jak to nie było? To jeszcze mam stosunek też do pana wójta. Bo no, kolejne jeszcze deklaracja pana wójta padnie, więc... No to już padła. No, ale to jeśli chodzi o drogi, może ktoś jeszcze inny... Nie, to nie chodzi, żeby ja słowo to nie to. No realizujemy tutaj, ja tylko przypomnę, że robimy remont taki, no moimi kroczkami, ale robimy remont świetlicy w Wojnówce. Aktualnie złożyliśmy wniosek też do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie właśnie troszkę takich może większych zakresów robót. Próbujemy tam zmienić ogrzewanie, powyrzucać pieca, wstawić jakieś wydajny kominek. Jedna stała została już wyremontowana. Mamy zamiar jeszcze właśnie urządzić drugą łazienkę tam. Tak, żeby również z podjazdem dla osoby niepełnosprawnej, która tam jest członkiem koła gospodyń wiejskich. Także no, ja myślę, dbamy o to zaplecze tam dla lokalnej społeczności. Również na samym budżecie pieniądze na dalszy remont świetlicy w Bernstoku. No i na razie z takich najważniejszych rzeczy. Tam jeszcze Istok też światło. Na Istok też są przeznaczone pieniądze. No i na Istok, czy no też myślę, że tutaj no, będziemy mieli również zapas, jak wszystko będzie dobrze, gotówki właśnie no, z tytułu dzierżawy nieruchomości dla wojska. Mimo tego, że to będzie dochód udziałowców wspólnoty wiejskiej, w pierwszej kolejności ja tam zaproponuję w ramach takiego porozumienia, żeby tego dochodu opłacić, te pieniądze przeksięgować na należny podatek dla gminy. Natomiast jeżeli ich będzie więcej, to żeby to poszło nie dla udziałowców, tylko na rzecz, na cele takie wspólne, czyli remont świetlicy tam jeszcze nie jest do końca zrobiony, nie ma odpowiedniego szampa, także on z tych wydatków, no, no jest. No. Wniosek jest taki, że no, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli to nie pamiętamy, to nie zapisałem.
może teraz jeszcze wyjaśnię, bo podjęcie tej uchwały wiąże się z tym, że funduszu nie będzie. Odrzucenie tej uchwały znaczy, że nie będzie, że później ktoś się mówił, że nie będzie rejestrowy, to się nie mówi, czy coś takiego. Przedstawię projekt uchwały. Jakie? Podjęcie tej uchwały, czyli głosowanie za, funduszu sojeckiego nie ma. Jeżeli za. Jeżeli za, to nie będzie funduszu. Nie będzie funduszu. Aha. Jeśli przeciw, to fundusz sojecki będzie, czyli tej uchwały funduszu. To jest jeden przeciw. Przedstawiam projekt uchwały, uchwała nr 175 Rady Gminy Rzeszów z dnia 20 marca 2022 roku w sprawie funduszu sołeckiego. Uchwała się co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Gminy Dubiczo-Sierpiewne nie wyraża zgody na rozdrobnienie budżetu Gminy Dubiczo-Sierpiewne w środku stanowiących fundusz sołeckim w roku budżetowym 2023. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za tym, żeby podjąć tę uchwałę? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Stwierdzam, że Rada... Wszystko w stronie, że to przeciw, tak? Nie, że sobie był fundusz, czy nie? Jeszcze jeden. Stwierdzam, że Rada większością głosów podjęła uchwałę w sprawie funduszu sojuszu, czyli prawie czekaj znowu, żeby ja nie pomylił. Ale dużo tak. Nie, zielony? Niebieski? Tak. Nie, żeby to by nie był, tak? Lubik, Wizek, ty za czy przeciw? Za czy? Żeby nie był tym zamiarem. To tu rzecz. Zmieniająca uchwała nr 111 Rady Gminy Dubiczo-Sierpiewne z dnia 20 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody szaleniowo do zarządzania zadami komunalnymi. To też było tematem obrad komisji, która się odbyła przed sesją. Chodzi tutaj konkretnie o podniesienie stawki za odbiór nieczystości stałych o 2 zł. Do tej pory było 16 zł. Jest propozycja, żeby to podnieść, w skrócie oczywiście mówię, do 18 zł. Komisja jakby pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Czy są potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia? Nie trzeba. Nie trzeba, także przedstawię projekt uchwały. Uchwała nr 176 Rady Gminy Dubiczo-Sierpiewne z dnia 25 marca 2022 roku, zmieniająca uchwała nr 111 Rady Gminy Dubiczo-Sierpiewne z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, oczywiście z późniejszymi zmianami, których było już bardzo dużo. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwale nr 111 Rady Gminy Dubiczo-Sierpiewne z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty z późniejszymi zmianami wprowadza się do następujących zmian. Pierwsze, paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Ustęp pierwszy. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 23 zł dla jednego mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane, to zbierane w sposób selektywny. Drugie, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższoną w wysokości 46 zł dla jednego mieszkańca. Ustęp drugi. Paragraf trzeci otrzymuje brzmienie. Zwalnia się część z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących i odpady stanowiące odpady komunalne kompostowników przydomowych w wysokości 5 zł miesięcznie dla jednego mieszkańca na danej nieruchomości proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi gospodarstwa domowego.
Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy administracyjnej. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę nr 111 Rady Gminy Zbigniewskiej z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłat z publicznymi zmianami. Przechodzimy teraz do następnego projektu uchwały. Zaopiniowanie wniosku na leśnictwo Hajnówka o uznanie za lasy ochronne lasy złożone na terenie gminy Zbigniewskiej będącym rządem Zbigniewa Hajnówka. Projekt tej uchwały też był tematem obowiązkowiczny, która się odbyła przed sesją. Komisja oczywiście negatywnie zaopiniowała wniosek na leśnictwo Hajnówka. Czy są potrzebne jakieś wyjaśnienia? Może mieszkańcom wyjaśnić, o co tutaj chodzi. Jeśli tych, którzy nas oglądają, to parę słów wyjaśnień. Krótko. Myślę, że generalnie przyjęcie pozytywnej takiej uchwały no, nie wiązało się tutaj z jakimiś negatywnymi skutkami finansowymi dla gminy, dlatego że teraz objęcie już właśnie lasami, formą taką ochrony lasami ochronnymi tej części ulicy Białowieskiej. Wcześniej to było zagrożone tym, że podatki należne dla gminy były pomniejszone o 50%. Na dzisiaj tego zagrożenia nie ma. No niemniej jednak tutaj z obowiązujących przepisów można wyczytać, że właściciel tych lasów ochronnych czy też inne instytucje mogą prowadzić pewne no, niekorzystne zasady udostępniania czy gospodarowania tymi lasami. I to oczywiście no, na dzisiaj i tak mieszkańcy nie mogą korzystać z opału w Puszczy Białowieskiej, którego jest w ogóle w nadmiarze tej części puszczy naszej. Natomiast wprowadzenie właśnie tej dodatkowej formy ochrony jeszcze utrudni właśnie posługiwanie się tym właśnie opałem, który z wieków był tutaj dostępny. Natomiast właśnie no, coraz to zaostrzanie tych form ochrony po prostu uniemożliwia mieszkańcom korzystanie z dobrodziejstw właśnie puszczy, poczynając od opału, a kończąc na zbieraniu runa leśnego, a nawet może być ograniczony właśnie udostępnianie lasów dla ludności tej, właśnie przy tej formie ochrony. No dlatego tutaj taka, nie inna opinia Rady, która no, nie zgadza się, myślę tutaj, na taką całkowitą ochronę i całkowitym odcięciem lokalnej społeczności od tego lasu, który tutaj był no, wykorzystywany od wieku przez rdzenną ludność. Bez szkody oczywiście dla Puszczy Białowieskiej. Dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Czy ktoś jeszcze chciałby się zadać? Nie. Jeśli nie, to przedstawię projekt uchwały. Uchwała nr 177 Rady Gminy Zbigniewskiej z dnia 27/2022 roku w sprawie zaopiniowania wniosku na leśnictwa Hajnówka o uznanie za lasy ochronne lasy położone na terenie gminy Zbigniewskiej będące na rządzie leśnictwa Hajnówka. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z 2016 roku o samorządzie gminnym w związku z wnioskiem na leśnictwa Hajnówka Rada Gminy Zbigniewskiej dla lasu następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Opiniuje się negatywny projekt lasów wnioskowanych o uznanie za ochronę położone na terenie gminy Zbigniewskiej będące na rządzie leśnictwa Hajnówka. Wyszczególnione pytania stanowiące załącznik do rządu najbliższej uchwały. Punkt drugi. Położenie projektowanych lasów wnioskowane po uznanie za ochronne przedstawiono na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Zbigniewskiej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? No to już się przyjęcie.
Słuchaj, ty trzeba tak, że my nie chcemy. No to będzie przeciw. No przeciw. No, nie. Uchwała jest napisana o przeciw. Jeszcze raz wyjaśnię, trzeba wyjaśnić, przewodniczący, jeszcze raz wyjaśnić. Nie, no ja głosowanie, no to jest głosowanie. To jest głosowanie. To przejmie jest, no. Nadleśnicy. Panie przewodniczący, prosimy o reasumpcję. To jest na tym, żeby zrobić jeszcze raz głosowanie. To jest przeciw? Także no to robimy jeszcze raz głosowanie, w związku z tym, że niektórzy nie zrozumieli. Tutaj jest napisane, że opiniujemy negatywnie, czyli żeby przyjąć ten projekt uchwały, to trzeba głosować za. No to jest przeciwko temu projektowi, to jest przeciw. To co mówiłem uprzejmie, to się tylko tyczyło tamtej. Nie tylko za. A że nasza uchwała jest mało wiążąca, nikogo nie interesują, to już inne. To jest to, co robimy, to tam. Ale musimy podjąć stosowną uchwałę, także przyznajcie jeszcze raz, żeby to głosowali. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeszcze raz. Nie idzie. Teraz dobrze. No tak nie wiadomo. Jak za to znaczy, że jest do. Tak samo jest tam niegodny przepis. Właśnie, to jest tam może w funduszu. Pan nie da. Czy to jest to? Czy to jest to? Czy to jest to? Czy to jest to? Czy to przechodzimy teraz do kolejnego projektu uchwały, to przyjęcie programu ustawowego Portu Wsparcia Przedsiębiorców Gminy Zbyszyn-Siedle na 2020 rok. To też była debata komisji, która się odbyła przed sesją. Może tutaj pokrótce pan sekretarz albo pan wójt powie, bo może ktoś będzie zainteresowany, i tak nie wiem. Osoby zainteresowane mają same się zgłaszać, czy osoby, osoba pilotująca ten program jakby zdawienia gminy będzie wyszukiwała te osoby. Także proszę panie sekretarzu, pojedziemy. No dobrze, także Wysoka Rado, panie przewodniczący, tutaj po raz pierwszy podejmujemy taką uchwałę w sprawie programu osłonowego. My już drugi rok realizujemy ten program, co prawda zakres realizacji w roku 21 chyba, 21 niż byłem on, był trochę mniejszy, bo ludzie jeszcze nie wiedzieli o tym, że my możemy w taki sposób pomagać, także trochę to jest rozwiązywane przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury. No i realizując ten projekt, czyli pomagamy seniorom w 2021 roku, my trochę przegapiliśmy ten dokument, bo został zrealizowany bez tego programu seniorowego. Teraz zaczęliśmy dokładnie analizować program, czyli Korpus Wsparcia Seniorów. No i tam trzeba koniecznie, to jest jeden z warunków wydatkowania środków, posiadania takiego programu. No, ten, zgodnie z tym programem, to tutaj mogliśmy skorzystać z kilku modułów. Ten program wsparcia seniorów przewidywał kilka modułów wsparcia. My wybraliśmy ten program, moduł pierwszy, czyli takie najprostsze czynności, jakie możemy pomóc tym osobom starszym. Pomóc w realizacji pewnych no, ułatwienia w życiu dla tych osób, którzy mają swoje potrzeby i socjalne, i bytowe. Także wybraliśmy tylko pomaganie w ten sposób, że będzie to dowiezienie zakupów jakichś, dowiezienie do urzędu. Dosyć proste, zresztą z tego wynika. Zakup leków, no
tam jeszcze... No ciepłe też dotarł, że dal jakimś się zapłaci z towarem? Nie, tak. To my tym realizujemy usługę. My nie ponosimy kosztów. Realizujemy usługę. Usługę dla tych osób, które no, potrzebują takich rzeczy. A u nas wiadomo, że jest tego coraz więcej. No, świadczy chociażby to o tym, że ludzie coraz bardziej no, wiedzą o tym, dowiadują się, jest to bardziej, coraz bardziej rozpracowywane w terenie. No i potrzeb jest, no bo my mamy ponad 50% społeczeństwa wyrobów produkcyjnych, także no, szczególną popularnością cieszy się domów ciepłych posiłków dla osób starszych, potrzebujących. No, dowozimy to przy współpracy ze szkołą, z komórką szkolną. Ona przygotowuje te objawy, nasi pracownicy jadą i tutaj codziennie dowożą te objawy. No, także jest tego, w tej chwili chyba około 12 objawów na terenie powiatu, ale systematycznie to się zwiększa, bo większość ludzi to są ludzie samotni, którzy no naprawdę potrzebują tego ciepłego posiłku. Są schorowani, nawet w Dubicach tutaj, ja nie będę mówił kto, ale nawet tu jest dużo osób na terenie samej miejscowości Dubiczy. Oczywiście koszty tych objazdów pokrywają seniorzy. No my tutaj nie ponosimy żadnych kosztów. Oni się rozliczają z ruchą szkolną. No, jeżeli chodzi o zgłoszenie, to teraz mówię, że mieszkańcy są powiadomiani nawet taką pocztą pantoflową, jeden drugiemu, ale za tym stoją nasi pracownicy socjalni, którzy często przebywają w terenie, są to przeważnie ich podopieczni nawet. No i w jaki sposób będziemy tutaj to jeszcze dodatkowo rozprokurować? No to tak tutaj radna prosiła o numer telefonu. Tutaj podamy numer telefonu, to będzie na stronie internetowej rozproponowane. Mogą się zgłaszać. Tym bardziej, że jeszcze w tej chwili mamy, dzięki staraniom straży, a konkretnie Jurka Kułaja, mamy samochód dodatkowo. Dostaliśmy samochód z Warszawy, który w związku z kryzysem na Ukrainie. Także Kułaj też tutaj jest otwarty, może nam służyć. Mamy swój środek transportu, no on jest nadmiernie stosowany tam w ziemię, także codziennie trochę tych kilometrów zrobimy. No nam za kilometry właśnie, tutaj pan skarbnik wylicza, właśnie te środki z gminy są refundowane, są ponoszone. Jakby my otrzymaliśmy tam opłatę, ale tak koszty transportu my pokrywamy. Tutaj z tych środków 12 tysięcy złotych, które zostały przeznaczone na 2022. No oczywiście jeszcze, jeżeli chodzi o wydatki, to również tutaj mamy takie dodatki specjalnie dla pracowników, którzy tym się zajmują. Dla pracownika socjalnego, bo właśnie ten program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dziękuję bardzo. Panu sekretarzowi, czy jakieś dodatkowe wyjaśnienia? Jeśli nie ma, to przedstawię projekt uchwały. Uchwała nr 178 Rady Gminy Lubrzec z 15.12.2022 roku w sprawie przyjęcia programu sądowego Gminy Lubrzec na 2022 rok w toku wsparcia stanowiska. Proszę sprawie artykułu 18 ust. 2 punkt wydatki ustawy dnia 8 Rady 2022 roku Samorządu Gminy oraz wejście programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w toku wsparcia seniorów na 2022 rok dla Gminy Lubrzec-Cekielne uchwala się następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się program ustawowy Gminy Lubrzec-Cekielne na 2022 rok w toku wsparcia seniorów w miejscu opisanym w załączniku nr 1 w niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Środki na realizację działań jednostek, które będą pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na podstawie artykułu 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych form zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w ramach programu Koszt Wsparcia Seniorów na 2022 rok. Paragraf trzeci. Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminy Lubrzec-Cekielne
Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy lub dyspozycyjnej. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Kto jest z Państwa za przyjęciem uchwały projektu? Proszę podnieść ręki i naciśnijcie przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu odsłonowego gminy dyspozycyjnej na 2022 rok pod punkt wsparcia umiaru. No i mamy taką uchwałę, którą dzisiaj musimy jeszcze podjąć. Ustalenie pomocy finansowej powiatowi Hajnowskiemu na dofinansowanie przewozu autobusowego gminy Czeleńca do Czeleńca. To też było tematem obrad komisji, która się odbyła przed sesją. Chodzi o to, że na dzień dzisiejszy na tej linii, którą wcześniej przedstawiłem, nie kursuje żaden autobus, który można byłoby dojechać do Hajnówki, a zwłaszcza młodzież, która uczęszcza do szkół ponadpodstawowych w szkołach Hajnówki. Budżet to utworzyć, trzeba dofinansować przewoźnika, żeby nie zapomnieli tutaj przyjąć. Dofinansowanie będzie tutaj będzie przez 3 miesiące, od miesiąca kwietnia do miesiąca czerwca, czyli do zakończenia roku szkolnego. Później to się okaże, czy będzie dalej trzeba robić dofinansowanie, czy starostwo może korzystać z innych środków, które są do pozyskania. Czy są potrzebne jakieś dodatkowe jeszcze? Jeżeli teraz nie zwracamy się do starosty, żeby w jakiś sposób to finansował, no to może po tym czerwcu już to, tak powiem, trzymać rękę na pulsie i żeby trochę jednak starostwo, które to powinno pilotować, szczególnie, że starostwo zawiaduje tymi szkołami, do których dojeżdżają dzieci. Pan mówi, że tutaj pan wójt z kolegami, wójtami, burmistrzem i kleszczem, no będą tą sprawę pilotować i będą robić te środki, żeby nie ponosić to z własnych budżetów, a chyba, że starostwo nie zależy na uczniach i woli, żeby na przykład uczniowie byli w Bielsku. Może nawet będzie z funduszu przewozu autobusowego. A to by było bardzo szybko zrobić, później do Bielska przejść. Czy to jest pora naszych dzieci? Cześć, bo jestem w stanie. Czy to jakieś dodatkowe przemyślenie? Jeśli nie, to przedstawię projekt uchwały. Uchwała numer 189 Rady Gminy Częstochowy dnia 25 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Hajnowskiemu na dofinansowanie przewozu autobusowych na linii komunikacyjnej Czerwca, Ulice Cerkiewne Hajnówka, Hajnówka, Ulice Cerkiewne Czerwca. Tutaj uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy udziela się na okres kwiecień, czerwiec 2022 roku powiatowi Hajnowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 900 000 złotych z przeznaczeniem dofinansowania przewozów autobusowych na linii komunikacyjnej Czerwca, Czerkiewne, Hajnówka, Hajnówka, Czerwca. Paragraf drugi. Środki finansowe na pomoc, który była paragraf pierwszy, będą przysługiwały z budżetu gminy Czerkiewne. W 2022 roku, paragraf trzeci, uchwalił się wójta gminy Czerkiewne do zawarcia umowy o pomocy finansowej z powiatem hajnowskim, określającej szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie dla rozliczenia środków uchwała w paragrafie pierwszym. Paragraf czwarty, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czerkiewne. Paragraf piąty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Od Państwa jest za przyjęcie wspomnianego projektu, proszę po podniesieniu ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada większością głosów przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Hajnowskiemu na dofinansowanie przewozów autobusowych na linii komunikacyjnej Czerwca, Ulice Cerkiewne Hajnówka, Hajnówka, Ulice Cerkiewne Czerwca. I jeśli chodzi o punkt numer 4, podjęcie uchwały w sprawie, tą uchwałą żeśmy zakończyli, zrealizowali. Przechodzimy teraz do punktu numer 6, sprawozdanie wójta w pracy w zakresie inwestycjami
I tutaj proszę pana wójta, ale zaraz pana wójta. Dziękuję. Zacznę od tego, że no, tutaj gmina realizowała swoje zadania tak jak zawsze tutaj stoły administracyjne. Korun nas trochę tutaj już teraz ominął. Nie o to, że pracownicy byli prawie w komplecie. Także w ramach takich najważniejszych rzeczy, których chcę poinformować, to została zawarta umowa na realizację drogi takie Kaszkowczyzna, Pasieczniki Małe. Przekazano również plan budowy, który no, i Radę Wysoką poinformować i mieszkańcy, którzy nas słuchają, że wykonawca zadania od razu wystąpił o zwiększenie kwoty wynagrodzenia za taką czynność z uwagi na rosnące ceny, głównie surowców właśnie, które tutaj będą zaangażowane w realizację tego zadania, czyli asfalt, który jest składnikiem betonu asfaltowego oraz oceny paliwa, które ostatnio i rosną i skaczą, nie wiadomo, w którym kierunku właśnie pójdzie. W uzgodnieniu no, z radcami prawnymi będziemy tutaj no, kontraktować tak, żeby trzymać korzystne, myślę tutaj rozwiązanie dla obydwu stron, po to, żeby nie zniechęcić również tego wykonawcy do wstąpienia do umowy na rozliczenie, po to, żeby przepłacić. Planowaną zorganizację za później robotę. Również w tym okresie od ostatniej sesji rozstrzygnięto postępowanie na remont naszego muzeum, czyli takiej izby perspektywnej tradycji, w starej szkole w Żywiciach Cerkiewnych. Oferta najtańsza, no przewyższa blisko 60 tysięcy nasz kosztorys inwestorski. Niemniej jednak będziemy tutaj jeszcze też pracować i zganiać nawet no, zmianę zakresu ustalonych wcześniej robót. W międzyczasie również tutaj w przesuniętym terminie złożyliśmy wniosek do Polskiego Ładu. W ramach Polskiego Ładu to składa się wniosek elektroniczny do Banku Gospodarstwa Krajowego. Były to dwa wnioski, czyli jeden taki obligatoryjny, czyli żeby złożyć wniosek drugi, trzeba byłoby złożyć pierwszy. Ten pierwszy wniosek może opiewać maksimum na 5 milionów złotych. Właśnie taki wniosek złożyliśmy na przebudowę dróg czy ulic w Dubiczach Cerkiewnych, czyli ulica Osiedlowa, część Polnej, część Słonecznej, jak również na drogę Tofiłowce, na drogę gminną w relacji Tofiłowce-Kolicińskiej. Drugi wniosek natomiast złożyliśmy na kwotę 10 milionów złotych. On dotyczy, jest to wniosek taki ogólny, dotyczy budowy, przebudowy, remontu dróg publicznych, które zostały zniszczone w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa. I to działania i firmy, która buduje zapory i również wojska. Teraz pozostaje nam tylko czekać na rozstrzygnięcie właśnie tych złożonych wniosków. Jeżeli ten wzrostszy wniosek doszedłby do skutku, myślę, że tutaj należałoby również zająć się remontem, po prostu wykonanie nakładki również na drogach powiatowych. Jeżeli trzeba będzie, to będzie występować o przejęcie tych dróg, jeżeli taka konieczność zajdzie. Tak samo jak właśnie przejęcie drogi powiatowej w Zubiczach, po to, żeby je odbudować w ramach prac urządzeniowych po scaleniu. W minionym okresie również ogłosiliśmy dwa bezskuteczne postępowania na wyłonienie firmy do oglawiania i
przetrzymywania w swojej słów oraz kwotu były te postępowania nieskuteczne, bo żadne oferty w ramach ogłoszonych tutaj konkursu, że tak powiem, nie wpłynęły. Natomiast mamy oferty złożone poza ogłoszonymi postępowaniami. No są one bardzo drogie i po prostu będziemy jeszcze próbować dalej wyłonić wykonawcę tego z adresu robót właśnie ogłaszając kolejne postępowania w tym temacie. Również uczestniczyłem w organizowaniu transportu autobusowego na trasie Czeremka, Gdynia, Cerpiewne, Hajdówka i z powrotem. Następnie mieliśmy taki wspólny wyjazd z zainteresowanymi burmistrzami i gminami do siedziby spółki nowej. Byli tam również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. No niemniej jednak oferta firmy nowej no nie znalazła akceptacji w naszych tutaj oczach z uwagi na zaproponowane ceny i również no, ilość kursów, które no, według nas w tym okresie dnia no, nie byłyby w 100% wykorzystane, natomiast za które w 100% mielibyśmy po prostu płacić. Także ostatecznie skończyło się na propozycji innej firmy, która wówczas tę trasę obsługiwała i która jest gotowa niejako te przewozy reaktywować, bo ma aktualnie również pozwolenie na świadczenie tego rodzaju usług, z tym, że trasa zostanie uzupełniona o szpital hajnowski po to, żeby mieszkańcy mogli bezpośrednio bez przejazdu dojechać do szpitala, poczynając od Czeremchy i bez przesiadki kontynuować jazdę dalej do Białegostoku. Przyjęliśmy również trzyosobową rodzinę z Ukrainy do szkoły w Dubiczach Cerkiewnych, którą tutaj, że tak powiem, obsługujemy. Na razie nie ponosimy tutaj, może być, żadnych własnych kosztów. Mamy zawarte umowę z wojewodą w tym temacie, w zakresie finansowania właśnie wydatków związanych z pobytem gości z Ukrainy, chociaż początkowo oferta wojewody opiewała w zakresie pomocy za jedną osobowe w kwocie 125 zł. Teraz to zostało zmniejszone tylko do 70 zł. Pewnie z uwagi na to, że tych uchodźców jest po prostu dużo i jest taki budżet. Tak też to muszę. Prowadzimy również rozmowę tej rodzinie, osoby, którzy chcą pracować, tworzyć produkty do rozumienia, bo jest to już pracy może i już skierował się pracy na początek wtedy właśnie zatrudnić w ramach stażu. Dla nas nie są to duże pieniądze, ale myślę, że na początek będzie dobrze wysądować pieniądze, które są wystarczy w okresie świadczenia pracy. Będzie to oczywiście bez udziału środków gminy, bo to są środki finansowane przez powiatowy urząd pracy. 4 marca tutaj organizowaliśmy wspólnie z GOK-iem uroczysty koncert z okazji Dnia Kobiet. Był bardzo fajny. Tak wyglądało, że kobiety, które były, to były zadowolone, szkoda tylko, że panu było mało ograniczenia. No bo to akurat był dzień kobiet. No ale niestety nie zdołaliśmy tutaj. Muszę zrobić jedno jeszcze. Również brałem udział w spotkaniu organizowanym przez wójta gminy Narewka. Spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, to było spotkanie w Narewce, dotyczyło takich najbardziej aktualnych spraw związanych i na granicy, i przyjęciem uchodźców. Doprowadziliśmy w międzyczasie również do tego, że Zarząd Dróg Powiatowych wystąpił z wnioskiem o wycinkę tutaj tych dwóch toporzy, które rosną po drodze do Wicowa, to taka najpiękniejsza sprawa, wniosek już mamy. Gminy niego sami załatwimy i myślę, że doprowadzimy również sami do wycinki.
Nie, bo to są straszne pytania, także... Wiem, że tych drzew jest więcej, no ale... No, potrzebny jest wniosek Zarządu Dróg Powiatowych na Wycinkę, i taki wniosek szybko zrealizujemy. Także z takich najsilniejszych rzeczy to... No oczywiście cały czas rozmawiam z wojskiem. Wojsko, lokalni dowódcy obiecują pomoc w zakresie naprawy zniszczonych dróg, niemniej jednak to no, słabo to się przekłada na roboty. Także no, często się zmieniają. Ja podpadaję. Tłumaczą się tym, że mają ekipę, która wozi żwir z odległej żwirowni gdzieś tam w powiecie siemiatowskim. Kursów dziennie maksymalnie może zrobić 4 i wożą to bezpośrednio tam, gdzie praktycznie nie mogą dojechać już do granicy, czyli przy Terenku, przy Białowieskiej. Tam gdzie jest tak, czy już nie może dojechać tam, co dowodzi. Natomiast tam gdzie jest przejazd, niestety, to tak no, na razie traktują po macoszemu. Są ciągle obietnice, że dojadą wojska inżynieryjne i zajmą się typowo tutaj naprawą tych zniszczeń, które one poczynili. Ale no, dobrze, że Stoka Radacja taką uchwałę będzie tutaj nam dotyk do dalszego procedowania. Na stanowisku Wysokiej Rady myślę, że to jest bardzo ważne i tutaj władze centralne powinny się tym lepiej liczyć, jak tutaj samo stawiennictwo wyjdzie. Także ja Pani Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Czy ktoś w tym temacie pytanie, uwagi? Sprawozdania Pana Wójta? Jeśli nie, to uważam, że Pana Rada przyjęła. Sprawozdanie Pana Wójta do prezesu oficjalnych. Przechodzimy teraz do przedostatniego punktu, ćwiczenia wnętrzowe, czyli za różne. Czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Proszę. Chciałem, żeby przekaz ograniczki wstawić w wiosce znaki ograniczenia tonażu, bo tam ciężkie samochody z lasu jeżdżą i niszczą asfalt. Jest gdzie ominąć, tam są drogi leśne i mogę jechać tam. To samo jedzące jest, porobione są, częściowo mogą wyjeżdżać innymi drogami. No tam przez wioskę jeżdżą. Dziękuję. Ja chciałem złożyć wniosek, żebyś tam ta boczna droga, co z Dubic idzie do Ludki, przepust tam koło tej Ludwikowskiej, są dziury, także tam autobus chodzi i jakoś idzie by trochę zacypać się musiał. Druga sprawa, przepust ten, co robili jesienią, tam w kierunku drogi polnej. On w ogóle jest, teraz woda rozbiega, rozmyla i po prostu czy zasypać jego, czy co zrobić, bo te bani się popsują po prostu. To tam, nie wiem, czy on nie był wyczyszczony w środku, czy co, że tam niedobrze. A trzecia sprawa to coraz mówię, żeby się jakoś tą kawałek chociaż tej kierunku redut drogi runarkę puścić. Dziękuję bardzo. Ja chciałem przypomnieć o postawieniu tablicy ogłoszeniowej w Jakubowie. Już parę lat proszę o postawienie tej tablicy. Nie ma komu jej zrobić. To może komuś trzeba to zlecić. I no i naprawę tej drogi na Pasieczniki, bo nie mogę dojechać do Łok. Niczym. Dziękuję. A tablica ogłoszona ma takiej drogi. Na Jakubowie, w miejscowości Jakubowo, żeby postawić tablicę, żeby tablicę można było powiesić coś. Woli równanie, tak jak dziś będzie trochę deszczu, żeby to może na jesienie tam na tą drogową trochę zagubienie. Tam, żeby Panie Wójcie zobaczyć na wygon ten troszeczkę im tam może zrównać, nie równać, żeby oni dojechali. Chociaż na razie
aby trochę. Było zmarznięte i... Nie, nie, ja wiem. Pan Ryba. Ja chciałbym prosić tego, żeby jakoś tą rudarkę puścić na tą drogę, jak to filozof Kościwka. Ona tak już rozbita, że dosłownie no, trudno jak jechać. No i jakoś tam porównać jej trochę. Druga sprawa, nie wiem, wnosić do rządu dróg powiatowych o naprawę asfaltu tam. Już takie wyboje w niektórych miejscach się porobiły, że no samochód upadnie niestety, no troszeczkę. No akurat tak się łatanie dróg to chyba... Odgadnij sobie w kierunku Siunka tego, tam najgorzej, tam się to otworzą. Dziękuję bardzo. Akcję łatania dziur to już powinni tam przeprowadzić na asfaltach, tutaj na drogach powiatowych zarząd, bo no wszędzie te dziury po zimie są i do poprawienia, tam gdzie nie były te nalewki robione. No i jeszcze chciałem zapytać o ten przepust na rowie Starego Korlina. Te płyty, które tam leżały betonowe przy moście, to coś gmina z tym ostrzonego? Mieliśmy zamiar przebudować istniejący, ułożyć na płycie kręgi betonowe. Te płyty to tam gminne leżą, tak? Te dwie, tak? Nie no, myślałem, coś zgubił, czy ja? Jeszcze jedno pytanie. Na przykład jakbyśmy chcieli na jakiś czyn we wsi tą przyczepę z traktorem, albo przynajmniej samą przyczepę, taką małą wywrotkę, to da się to z gminie? Pewnie, po to została kupiona. Ale traktorzysta też już ten? Właśnie nie wiem. Czy jeszcze? Z Ukrainy jest. Co proszę? Z Ukrainy jest. Jest z Ukrainy traktorzysta? To najwyżej wójt tak posygrecia. Nie no, ja tylko mamy ten żwir z poprzedniego razu, zrobiliśmy to tak, że w niektórych miejscach tam powysypywaliśmy, żeby to nie robić tak, jak tu wójt mówi, że przyjedzie samochód, rozsypie po drodze i tyle. Teraz się powybijały te dziury, no i chcemy miejscowo ponawozić, zrobić to, że tak powiem, czynem. No i potrzebna do tego taka przyczepa, która na tył wysypuje. Wąskim strumieniem. Ale nie wiadomo, czy wysypuje. Proszę? Nie wiadomo, czy ona wysypuje. No to wszystko ona była. Nie, trzystronny to musi być. No trzystronny wywrot to jest ta przyczepa. No właśnie, o to chodziło. Także można będzie ewentualnie. Tak, jak jest dużej ilości gminu, to nasi pracownicy to mogą samochodową. Nie, no bez przesady. Chyba za cztery tiry nie rozwiozą tego żwiru. Samochodową. To by wozili do żniwy jeszcze kawałek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze? Jeszcze może ten. A jeszcze ona, nie może. Panie wójcie, tam na Krugłym to mieli dziewczyny tam od Krzaczy, co oni przyjeżdżali. Oni nie trafili, żeby to znowu ponowić, żeby kiedyś się dogadać z nimi, żeby to odskrzacić. No i tam coś chyba nawieźć, bo na razie jeżdżę bocznymi drogami, a tam inaczej nie dojedzie. Jeszcze na lasy nie kontrolują, puszczają, ale trzeba się... No droga była kiedyś robiona drewnianym żwirem. Ja wiem, już może jego nie ma teraz. No. No ten nowoczesny. Dziękuję bardzo. Mam kilka wniosków. Pierwszy wniosek o mieszkańców wsi Wersko to wykonanie czasu na kompetencję. Tyle dzieci się narodziło. Czy przewodniczący ma udział w tym jakiś? Działa. Następny wniosek to utrzymanie bieżącej drogi, którą dojeżdżają te samochody ciężarowe, które budują na pole na granicy. Chodzi o to, że tam nasi ludzie mieszkają, nie tylko jeżdżą te samochody, żeby te dziury, które powstają, je delikatnie zaklejać. A druga sprawa, żeby naprawić to pobocze, które jest tam, bo te samochody ciężarowe w ogóle na to pobocze nie dojeżdżają, to na powiatowej drogi? Tak. To znaczy dzisiaj to tak mówimy, jak to na razie powiatowa. A niestety tym samochodem osobowym na to poboczu się nie da zjechać, bo jak zjedzie, to w sumie urywa. A za to nikt tam nie zapłaci.
Także bardzo dużo wniosków od mieszkańców mam, żeby coś w tym kierunku robić. Ja wiem, że będą pytania jeszcze. Ja będę dobrać się bez pracy. Do kogo kierowany, na pewno też tutaj do wójta. Wicy to na wicy trzeba odpowiadać, bo wicy to Następna sprawa to chodzi o to, żeby, tak jak tutaj koledzy mówili, o wyrównaniu dróg gminnych. Już zima się zakończyła, mrozy też tu dały, chodzi o drogę. Sucho. Nie, ja tego robić nie będę. Te osoby, które będą to robiły, to wiedzą, kiedy to trzeba zrobić. A jak będzie mokro, to będzie za mokro. Nie, no to tu nie miejcie pretensji, zobaczcie, jaką mamy sytuację. Rozumiem, ale po panu... Były mrozy, nie można było równać. No teraz to nie można. Teraz jest sucho, znowu jest sucho. Teraz sucho nie można. Teraz jest sucho, bo... A jak po panu... No to miesiąc czasu nie ma deszczu. No tak, ale my tam mieszkamy... Mrozy i deszcz, no zobaczcie, to nie przyjął równanie drogi. No bo niedzieli ma wpadać deszcz. Może jak popada, no to tak. Może to mnie nie drogi, o które mi chodzi. Chodzi o drogę zagumienną w stronę kierunku Frasera. W Wojnówce, na końcu wsi, w kierunku Białej Straży przez Borskie, ze Stoku do Pasiecznik. No i tutaj chodzi jeszcze o bobinkę do pana Patryczuka, bo tam on narzeka, że w ogóle nie może dojechać i wie, że tak jest. Tak głębokie kolejne, że... Tam trzeba nawozić, a nie równać. No ale to trzeba zrobić, żeby człowiek mógł do domu dojechać, nie? No to tylko, że... Zakupy mógł zrobić. Tam trzeba wszystko robić. No i to chyba na chwilę wszystko. Może jeszcze tam kiedyś prosiłem o spróbowanie odnowienia elewacji. Mówi, że mało to do mlejką da się. No może gdzieś tam byliby pracownicy to spróbować. Chodzi mi o świetlicę. Bo to tak brzydko wygląda, jakby to 100 lat miało. A mamy drobne? Tak. Czy mejką wejdzie, bo to jednorazowo, bo to dwie chyba kolor się traci, ale nie. Nie? Może? Czyści to przyzwolenie. Tylko mejką wodą, bo to mejką nie wodą, a też szokną. I jeszcze, bo tutaj patrzę, wszyscy uzupełniają moje wnioski, także ja też chciałbym uzupełnić, a proszę o wymianę odkrycia na kolego na świetlicy miejskiej we Stoku, bo tam była ta rozmiana, malowana, ale lekko jest stało czerwony, tak, więc to nie wydaje. A to mi się wydaje, że trzeba zmienić to. Bo trupy na pole jeszcze nie zrobić. Czy jeszcze w tym punkcie? Jeśli nie, to przechodzimy do punktu następnego, punktu ósmego. W związku z czym wyczerpaniem dzisiejszego rozmowy zamykam 20. Dziękuję wszystkim za tym i owocom.